serdecznie. Korzystając z fajnej październikowej pogody, zdecydowałam się dzisiejszy film nagrać na dworze. Mam nadzieję, że wiatr za bardzo nie będzie zakłócał tego, co mówię. A dzisiejszy film poświęcony będzie największym pierdołom i największym głupotom, jakie słyszałam o Shih Tzu. Ta rasa stała się w ostatnim czasie dość popularna w Polsce. Wiele osób zdecydowało się na zakup tej rasy właśnie pieska, czemu wcale się nie dziwię, ponieważ to są naprawdę świetne psy, które mają świetne charaktery, nadają się dla rodzin z dziećmi, ale także dla osób samotnych i osób starszych. No i przede wszystkim też pięknie wyglądają. Dlatego wcale się nie dziwię, że tak wielu z Was myśli o zakupie tej rasy, albo się zdecydowało na zakup takiego właśnie pieska. Także w dzisiejszym filmie powiem o tym, co najbardziej głupiego słyszałam o tej rasie. Zweryfikuję po prostu pewne rzeczy, pewne plotki, które krążą w społeczeństwie. Będzie to po prostu taki zestaw mitów i głupot, jakie gdzieś tam się pojawiają o rasie Shih Tzu. Figo! Pierwszym z mitów, które narosły wokół Shih Tzu, jest to, że z uwagi na wypukłą, taką dość otwartą gałkę oczną, która jest bardzo widoczna, pojawia się taki mit, który mówi o tym, że ta gałka oczna wypada. Że wypada oko u Shih Tzu. Tak wiele osób mnie o to pytało, czy to jest prawda. Faktycznie istnieje takie schorzenie, które polega na wypadnięciu gałki ocznej, ale to się nie dzieje samo z siebie i jest to najczęściej spowodowane urazem, który polega na przykład na silnym uderzeniu pieska w tył głowy. Także jeśli nie maltretujecie waszego Shih Tzu, nie bijecie go, ani nie zrzucacie go z jakiejś wysokości, to tak naprawdę nie ma takiej możliwości, aby ta gałka oczna wypadła sama z siebie. Jeśli by się tak zdarzyło, jakimś dziwnym trafem, że pies skądś by zeskoczył, uderzył się w głowę, czyli dokładnie rzecz biorąc musiałby się uderzyć tutaj w potylicę, no to wtedy trzeba tą gałkę oczną jak najszybciej zabezpieczyć gazą wilgotną, polewać ją cały czas wodą i jak najszybciej udać się do weterynarza. W przeciwnym razie będzie konieczne usunięcie po prostu tego oka i piesek straci wzrok w tym jednym oku. Ale to się naprawdę zdarza tak sporadycznie, że jest to prawie niemożliwe, aby przy właściwej opiece nad waszym Shih Tzu mogło się to wydarzyć. Drugą rzeczą, która krąży wokół rasy Shih Tzu, jest to, że tego pieska trzeba obcinać, bo jest mu latem gorąco. To jest zupełnie nieprawda. Shih Tzu mają bardzo delikatną skórę i one tak naprawdę prędzej ulegną poparzeniu słonecznemu i przegrzaniu, niż jeśli będą obcięte, niż temu, że coś im się stanie z gorąca, jeśli będą miały długi włos. One w naturze są wyposażone w długi, gęsty włos i gęsty podszerstek, które mają po prostu chronić przed przegrzaniem i przed poparzeniami. Także tak naprawdę latem lepiej nie obcinać waszego Shih Tzu zbyt krótko, jeśli się decydujecie na obcinanie pieska, ponieważ on będzie się wtedy przegrzewał. Warto wtedy zostawić taki włos około 2 cm długości, aby jednak stanowił on zabezpieczenie. Kolejną rzeczą, która wiąże się z rasą Shih Tzu, jest to, że wokół oka trzeba wycinać pieskowi włosy, aby po prostu nie podrażniały oka i aby oczy nie zawiły. To też jest nieprawda, bo te włoski będą się wraz z wzrostem psa i przyrostem długości włosa układać na boki. Także one zupełnie tego oka nie podrażniają, a nawet stanowią dla niego ochronę. Jeśli się jednak zdecydujecie na przycinanie tego włosa, to pamiętajcie, aby wykonywać to bardzo regularnie, aby te odrastające włoski właśnie nie podrażniały oka. Także jeśli się decydujecie obcinać waszego Shih Tzu i dbać o to, aby włosy były przycinane, to trzeba to robić naprawdę skrupulatnie i z bardzo dużą regularnością. Kolejną rzeczą, która gdzieś tam się wiąże z rasą Shih Tzu, ale i nie tylko, to jest to, że suka musi mieć dzieci, przynajmniej raz w życiu, ponieważ w przeciwnym razie zachoruje i umrze na raka. To też jest nieprawda. Suka wcale nie musi mieć dzieci. Jeśli ona nie jest przeznaczona do rozrodu, to znaczy nie jest suką hodowlaną, nie posiada uprawnień hodowlanych, to tak najlepiej się tym nie zajmować i zupełnie jakby nie próbować jej w żaden sposób rozmnażać. Można taką sukę wysterylizować albo podawać jej leki hormonalne, które gdzieś tam zatrzymają cieczkę, albo po prostu pilnować jej w okresie rui. Inną rzeczą, która wiąże się z rasą Shih Tzu, jest to, że jeśli zdecydujecie się obciąć waszego Shih Tzu, to faktycznie jest tak, że po obcięciu pies troszkę się wybarwia, traci kolor. Jeśli będziecie go regularnie obcinać, to faktycznie ten kolor bardzo zjaśnieje i zmienia się struktura tego włosa. Także trzeba dobrze się zastanowić, czy chcecie obcinać waszego Shih Tzu oraz czy będziecie kiedyś w przyszłości chcieli, aby był długowłosy. Także jeśli pragniecie tego, aby miał pies ładny, długi włos, to lepiej go nie obcinajcie, ponieważ ten włos się z czasem zniszczy. Zniszczy, znaczy straci te swoje właściwości, taką fajną strukturę gładką, no i przede wszystkim się wybarwi.
To też jest taka bardzo ważna rzecz. I na koniec powiem jeszcze tyle, że Shih Tzu bez rodowodu to nie jest Shih Tzu, to jest pies w typie Shih Tzu. W typie rasy. Oczywiście nie znaczy to, że jest gorszy, ale może się okazać, że pewne cechy typowe dla Shih Tzu u niego nie będą występować, albo występować będą w ograniczonym stopniu. Także to też taka bardzo ważna, istotna informacja dla wszystkich, którzy rozważają gdzieś tam zakup pieska. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że zweryfikowałam troszeczkę te mity, które gdzieś tam narosły wokół rasy Shih Tzu. Nie wiem, co powiedzieć. Czekaj, wyłącz. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że w tym filmie zweryfikowałam troszeczkę pewne mity, które narosły wokół rasy Shih Tzu. Troszeczkę też tutaj się pojawiło porad dotyczących tej rasy. Także mam nadzieję, że ten film okaże się dla Was przydatny i interesujący. Korzystajcie z fajnej październikowej pogody, wybierzcie się gdzieś na spacer, bo naprawdę pogoda bardzo dopisuje w ostatnich dniach. Zapraszam do śledzenia wpisów na mojej stronie internetowej, do odwiedzania mojego profilu na Facebooku oraz do oglądania filmów na kanale na YouTubie. Pozdrawiam Was serdecznie!